kolejny odcinek Zacznij z Django. Dzisiaj zajmiemy się tak zwanymi widżetami dla formularzy i tak naprawdę będziemy zajmować się tymi tutaj polami dla formularza. Czyli na przykład, czy dane pole jest wymagane do wypełnienia, czy dane pole przyjmuje jakąś domyślną wartość i tak dalej, więc przejdźmy do pracy. Jeżeli chodzi o nazwę, to pierwsze nasze pole, czyli char field, no możemy na przykład dać, że coś takiego jak required, czyli po prostu czy jest wymagane. Jeżeli dam true, to oczywiście jest wymagane, jeżeli dam false, to jest niewymagane. Jeżeli zostawimy pusty taki nawias, no to pole będzie z domysłu wymagane do wypełnienia. Tak samo w kolejnym polu, pole opis, możemy właśnie taki argument dać, required i dać true, czyli wtedy pole jest wymagane, albo false, czyli nie jest wymagane. Jeżeli zostawimy pusty nawias, no to domyślnie to pole będzie wymagane do wypełnienia. Możesz powiedzieć, skąd ja to wiem? No oczywiście z dokumentacji Django. Jestem w dokumentacji Django. Wskazówki dla pól w formularzach. I przejdźmy tutaj, core field arguments. Jest coś takiego jak required, czyli to, o czym rozmawialiśmy. Mamy tutaj napisane, że jeżeli nie podamy wartości dla argumentu required, to po prostu dane pole w formularzu będzie wymagane do wypełnienia. Jeżeli nie wpiszemy nic, no to będziemy mieć właśnie taki błąd walidacji, czyli po prostu, że to pole jest wymagane. Tak jak robiliśmy to w poprzednim odcinku, właśnie te pola, które były puste, no zwracały tą informację. No wypełnij to pole po polsku. Tu możemy te informacje znaleźć. Kolejne argumenty. No na przykład etykieta, po angielsku label. No i wpiszemy pusty string tutaj. To znaczy, że nasza etykieta się nie pojawi. Najłatwiejszy sposób, żeby do tego dojść. No bo tutaj wpiszmy może, że to pole jest niewymagane, czyli false damy do argumentu required. No i domyślną wartość dla ceny, to damy initial value, tak, czyli wartość inicjalizująca to pole, wartość domyślna. 269, nie, tu musimy dać kropkę oczywiście, 99, nie, czyli wartość, która inicjalizuje to pole. Zapiszemy ten plik, przejdziemy do naszej strony, możesz sobie odświeżyć tą stronkę. No i zobaczmy, że etykieta dla pierwszego pola zniknęła, bo wpisaliśmy tam empty string, czyli pusty string. Kolejna wartość, ta nie jest wymagana, opis. No i mamy jeszcze domyślną cenę, więc wszystko się zgadza. Ok, to przejdziemy sobie znowu do kodu. I tutaj na przykład dla opisu dam kolejny argument. Dam coś takiego jak widget. Widget równa się forms. Kropka. Text. Area. Ja to zapisuję plik, przechodzę do strony, odświeżę cały formularz. No i coś jest nie tak, bo prawdopodobnie serwer mi się zatrzymał. O, teraz działa, dobra, to jeszcze raz. I zobaczcie, przy etykiecie opis pojawi mi się ten text area. Ok, jeżeli chcesz wiedzieć więcej o widgetach w Django, to zgadnijcie, gdzie trzeba to znaleźć. No, trzeba to znaleźć po prostu w dokumentacji. Tu mamy opisane, jak korzystać z tych widgetów. Między innymi tutaj już w pierwszym przykładzie jest wzmianka o właśnie text area, czyli tym polu tekstowym. Teraz przejdziemy do kolejnej praktycznej rzeczy, więc przejdę do mojego kodu. Wpiszemy pewne atrybuty do tego widgetu, czyli damy add.trs attributes równa się i to będzie słownik. Ale będę tutaj wpisywał sporo takich nowych rzeczy, dlatego sobie troszeczkę to zorganizuję, ten nasz kod. Jak to zrobię? No przejdę tutaj do kolejnej linii. Tak, może w ten sposób. W ten sposób, tak, dalej sobie tutaj znowu przejdę do kolejnej linii. Ok, ale słownik też przeniesiemy do kolejnej linii. To do kolejnej i też jeszcze ten słownik. W ten sposób. No i w ten sposób. O. I w ten sposób będę mógł sobie łatwiej zorganizować ten kod. Zobaczcie, Sublime Text mi fajnie to wszystko oddziela takimi liniami i dzięki temu, o, jeszcze może przesunę sobie te atrybuty dalej. Ja to wszystko robię tabulatorem. Nie?
I w ten sposób jest to bardziej czytelniejsze, będziemy wiedzieć, co tutaj się dzieje. Pierwszym atrybutem, jaki zdefiniuję, będzie coś takiego jak class. Nie? I tutaj damy, no, że to jest nowa klasa. Nowa klasa, przecinek, tak definiuje się słownik. No i na przykład damy coś takiego jak rose. Też oczywiście w apostrofach rose. I damy tutaj na przykład, że to jest, wynosi 100. Co to znaczy rose? To znaczy, że chcemy mieć więcej wierszy w naszym opisie. Tutaj zdefiniowałem źle te attributes, bo to jest 2T i R, nie? ATTRS i attributes. Ok, to teraz zapiszę, przejdę do mojej strony, odświeżę stronkę. Chyba serwer mi się zatrzymał znowu. Nie, no już działa. No i zobaczcie, mam bardzo, bardzo długie pole na opis. Dużo, dużo wierszy, 100 wierszy, więc warto to chyba zminimalizować, na przykład 20 dać tych wierszy. Odświeżymy. Fajnie, że to wszystko dynamicznie działa. No i mamy już mniej tych wierszy do wypełnienia w polu opis. A może poszerzymy jeszcze o kolumny kolejne, nie? Ten nasz opis. Spróbujmy. Czyli kolejny argument. Calls. I na przykład, no nie wiem, 50. Bo tam 100 już, żeby sprawdzić różnicę. Zapisuję. No jest. Widzimy, mamy bardzo szeroki opis. Klikniemy prawym na przyciskiem myszy. Damy na zbadaj. Zbadamy kod HTML. No i na przykład dla opisu sprawdzamy, co jest. Czyli text area, name, kolumny i wiersze. Jaką mamy klasę oraz opis jakiś jest. Jakiś tutaj jest opis ID. Opis. Możemy zmienić to ID. Także przejdziemy do naszego kodu tutaj. No i damy sobie tutaj, że nasze ID to jest może moje ID dla pola tekstowego, czyli tego text area. Możemy też zmienić tutaj kolejny char field dla nazwy. No i tam znowu widget forms.textInput. No i tam będziemy mieć znowu atrybuty, czyli definiujemy słownik i damy coś takiego jak placeholder. Placeholder, tak, oczywiście w placeholder tutaj damy, no, twój opis, no, wpisz coś, na przykład, nie, że tu będziemy wpisz coś takiego. Oczywiście ten placeholder to także możemy wykorzystać dla pola opis, więc dodam sobie tutaj to samo, czyli ten placeholder, przecinek na końcu. Pamiętajmy o tym, żeby było wszystko prawnie, czyli tutaj brakowało przecinka. Sprawdźmy tą stronę. No i mamy, zobaczcie, wszystkie placeholdery, czyli to wpisz coś, tak dalej. Niektóre pola są wymagane, niektóre niewymagane. No to spróbujmy coś. Ten pole opis nie jest wymagane, więc mogę to zapisać do bazy danych. Zapisałem. Dodatkowo stworzyliśmy to ID, więc sprawdźmy sobie to jeszcze, zbadajmy tą stronę i sprawdźmy, czy to ID zostało zmienione. Czyli tak, tutaj mieliśmy, no jest, moje ID dla pola tekstowego. Także w ten sposób to wygląda, jeżeli chodzi o wszystkie pola w formularzach, czystych formularzach Django. No ale porozmawiamy sobie jeszcze o pewnej o walidacji w kolejnych odcinkach, walidacji dla tych pól, jak to jest realizowane przez Django. Dzięki bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zacznij Django.